Szanowni Państwo, gromadzimy się w 90. miesięcznicę zamachu smoleńskiego 10 kwietnia roku, w którym zginął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, prezydent Lech Kaczyński, jego małżonka oraz towarzyszące im 95 osób. Gromadzimy się po to, aby dać świadectwo konsekwencji w dążeniu do dojścia do prawdy i uczynienia sprawiedliwość. Zgromadzenie rozpoczniemy tradycyjnie od odśpiewania pieśni hymnu Boże coś w Polsce. Boże coś w Polsce, przez tak liczne wieki otaczał nas wiek potęgi i chwały, coś ją osłaniał, tarczą swej opieki. Szczęść, które przygnębić ją miały. Przed swe ołtarze zanosi błaganie. Ojczyznę wolną, o błogosław Panie. Proszę teraz o złożenie wiązanek kwiatów. W imieniu Akademickiego Klubu Obywatelskiego wiązankę kwiatów złożą pan profesor Jan Tadeusz Duda oraz pan Andrzej Ossowski. Bardzo proszę. I pan Janusz Opin. Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność wiązankę kwiatów złożą pan Józef Krzysztofowski i pan Jacek Smagowicz. Bardzo proszę. Organizatora zgromadzenia, czyli Krakowskiego Klubu Gazety Polskiej, wiązankę kwiatów złoży pan Wiesław Kozłów. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, stajmy pod krzyżem u stóp Wawelu, aby modlić się za rządzących i za ofiary katastrofy smoleńskiej. Rządzący potrzebują naszego modlitewnego wsparcia, bo czymże jest władza na szczycie, jeśli nie burzą umysłu, mówi papież święty Grzegorz Wielki. Celem sprawiedliwej władzy państwowej ma być troska o dobro wspólne powierzonego sobie narodu, a nie tolerowanie afer prywaty i bezideowości. Dzisiaj cieszymy się, że zmiany idą w dobrym kierunku. Szanowni Państwo, każdy polityk, który myśli w kategoriach dobra wspólnego, zasługuje na nasz szacunek, bo pochyla się nad Polską, tak jak gospodarz pochyla się nad swoim gospodarstwem. Władza odsłania człowieka. Wielkie słowa filozofa Arystotelesa. W ten sposób polityk ma szansę ukazania się jako mąż stanu, gospodarz, a niekiedy niestety jako aferzysta i cynik. Nie zapominamy o ofiarach katastrofy smoleńskiej. Tylu wspaniałych ludzi. Byli wspaniali na swoich posterunkach, bo żyli hasłem Bóg, honor, ojczyzna.
Wielu z nich pomnażało zgodnie z poleceniem Chrystusa swoje rozliczne talenty, swoje rozliczne dary, jakie otrzymali od Boga. Służyli Polsce. Pomódlmy się za rządzących, za ofiary katastrofy smoleńskiej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Wieczny odpoczynek graci dać, Panie. Wieczny odpoczynek graci dać, Panie. Wieczny odpoczynek graci dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Proszę o zabranie głosu pana Jacka Smagowicza. Szczęść Boże. Powitam was słowami profesora Andrzeja Nowaka. Jesteśmy ludźmi dzięki pamięci. Ona tworzy naszą tożsamość. Trwamy tutaj, by pamiętać i czekać naprawdę o zamachu. Oczywiście i na rozliczenie. Październik. Kolejny miesiąc pamięci, o którym profesor Nowak przypomniał, że jesteśmy ludźmi, tak pamiętamy. 1410 rok, bitwa pod Koronowem, zwycięska dla Polaków. W 1683 roku to się działo w dniu dzisiejszym, tylko w poprzednich latach, 1683, sowiecki drugi raz pod Parkanami pokonał islamistów. W 1994 roku pod Maciejowicami przegraliśmy na chwilę, długą chwilę. W 1980 roku, przypominam, była mała bitwa w Warszawie o rejestrację Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarności. To był egzamin polskiego męstwa. W 1982 roku kanonizacja polskiego męczennika Kolbe. I parę dni później mord na Bogdanie Włosiku w tym samym roku. Za parę dni będziemy pod jego pomnikiem. W 1984 roku męczeństwo księdza Jerzego. Będziemy też obchodzić 19. I
200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki, naczelnika. Jego słowa przytaczam. Państwo ginie przez małoduszność i niezdecydowanie. Powtarzam, przez małoduszność i niezdecydowanie. Nie zaś przez męstwo i żarliwość. Żołnierze Kościuszki wiedzieli, byli, bili się i tak dalej. Natomiast gorzej było z tymi, co rządzili. Dlatego pozwoliłem sobie przytoczyć naczelnika do zdań. Byliśmy zwyciężani, uciskani, traceni, ograbiani, poniżani, okłamywani. Ale nigdy nie daliśmy się zniszczyć. A w 2015 wygraliśmy dla Polski. Mamy rząd dobrej zmiany, przywracający normalność, odbudowujący państwo, chroniący rodzinę, walczący o prawo i sprawiedliwość, dający poczucie dumy i bezpieczeństwa nawet przeciwnikom tego państwa. Nic tego rządu nie zatrzyma. Ani korporacje uczelniano-sądowe, ani włodarze wielkich miast, ani ubecja, esbecja, aferzyści, kulturalni prowokatorzy, nie artyści, kociarze, wściekłe Polki i reszta judaszy za cudze pieniądze. Albo z powodu i głupoty, jeśli chodzi o wściekłe Polki. Żadne kłamstwa, poprawność polityczna, propaganda, przemysł pogardy i nienawiści do Polski i do PiS nie zmogą woli reform i tego rządu. Nikt i nic, powtarzam. W angielskiej prasie przeczytałem niedawno o Polakach z Dywizjonu 303, też kościuszkowców. Polacy są samą odwagą. To prawda u nas. Bardziej o poległych, ale i o żywych. Tych, którzy dzisiaj też tu stoją. Polacy są samą odwagą, bo wierzą w Boga. Kochają Jezusa, Maryję i Ojczyznę. Tak nas nauczyli dziadowie, ojcowie, matki, historia, Kościół rzymskokatolicki ze świętymi, z Janem Pawłem II Wielkim, z błogosławionym Jerzy Popiełuszką, z naszym krakowskim obecnym pasterzem Markiem Jędraszewskim, z polskim rządem i Kościołem Chrystusa jesteśmy solidarni jako wspólnota, bo dobrze wiemy, co to jest dobro wspólne i kto go broni, a kto mu zagraża. Jezus posłał 12 i dali radę, cały świat przyklęknął. Nas jest trochę więcej, więc nie lękajmy się, idźmy wspólnie dalej z nadzieją, przypominając rządzącym, że ojczyzna czeka na głębokie reformy w sądownictwie i mediach, a nie na puder, lakier, wazelinę czy oklaski. Dziękuję. Brawo! Brawo. Dziękuję. A teraz proszę o odczytanie apelu Klubu Gazety Polskiej panią Renatę Krajewską. Przebyliśmy razem bardzo długą drogę. Na krakowskim przedmieściu w Warszawie, ale też w dziesiątkach miast w Polsce i na świecie spotykamy się co miesiąc, by modlić się za poległych w Smoleńsku. Nasze spotkania przypominają te sprzed 30 lat, kiedy Polacy chodzili na msze za ojczyznę odprawiane przez księdza Jerzego Popiełuszkę. Październik jest właśnie miesiącem jego męczeńskiej śmierci. Musiały minąć lata, by z tragedii jego śmierci i wielu innych zabitych w stanie wojennym wyrosła nowa Polska. My też musieliśmy czekać wiele lat, by ofiara poległych w Smoleńsku zrodziła owoce. Te owoce widzimy dzisiaj.
ci, którzy domagali się prawdy, nie tylko dokonali wielkiej zmiany politycznej, ale spowodowali, że Polska jest dzisiaj zupełnie innym krajem. Przerwane zostały największe patologie niszczące państwo. Odbudowywane są struktury gospodarcze i społeczne. Polska jawi się dzisiaj w Europie jako kraj stabilizacji i rozwoju. Stało się to dzięki wielkiej społecznej mobilizacji. To modlitwa i walka o prawdę zjednoczyła miliony ludzi. Nasza jedność i wiara są najwspanialszym pomnikiem dla poległych. Podpisano Kluby Gazety Polskiej. Dziękuję. Prokurator Krieger, obrońca śmieci sowieckich w Nowym Sączu, wytoczył sprawę dwóm weteranom walk o niepodległą Polskę za to, że kwestionowali jego wiedzę prawniczą. Mamy do czynienia z takimi samymi sądami w tej chwili, w tej sprawie, jak za czasów komuny. To nie jest nic innego. Taka sama jest również sędzia, która prowadzi sprawę i która utajniła tą sprawę. Kolejne rozprawy są tajne, bo wtedy łatwiej wprowadzać bezprawie, łatwiej łamać prawo. Taka jest istota tej sprawy. W związku z tym najbliższa rozprawa odbędzie się w najbliższy czwartek, czyli 12 października o godzinie 9:30 w sądach krakowskich, w sądzie rejonowym dla Krakowa Śródmieście w sali B29. Będziemy organizować również manifestacje, przyjeżdżają patrioci ze Śląska i tu z Krakowa. Ja chciałbym zaapelować do Państwa o przyjście. Jestem tu razem z Państwem na tych wszystkich mszach świętych od ponad 7 lat, od pierwszej i będę, jak mi Bóg pozwoli, aż do ostatniej mszy świętej, dopóki nie zakończymy walki o prawdę. Teraz mam apel do Państwa, żebyście tak wszyscy, jak tu jesteście, przyszli do krakowskiego sądu. Bo mam pytanie, jeżeli Wy nie przyjdziecie, to kto przyjdzie? Niewielu jest takich, którzy, tak wielkich patriotów, jak tu wszyscy zgromadzeni. Teraz jest to bardzo ważne, bo walczymy o sprawiedliwość i o sprawiedliwe sądy i o reformę sądownictwa. I Wasz udział, nas wszystkich udział, przyjście tam, pokaże sędziom, zwłaszcza takim typu komunistycznego, że społeczeństwo jednak chce mieć sprawiedliwych we sądy i walczy o to i oczekuje na tą reformę. I tą reformę właśnie naszym udziałem my pokażemy, jakie zajmujemy stanowisko, że na bezprawie sądowe nie ma zgody. A więc rozprawa odbędzie się w ten czwartek, to jest 12 października, ten czwartek, godzina 9:30, sala B29. A równocześnie z tą rozprawą będzie również manifestacja. Czyli ci, którzy się nie mogą dostać na rozprawę, bo rozprawa jest tajna, bo na tajnej rozprawie najłatwiej łamać prawo. Najłatwiej dochodzi do bezprawia, bo nie ma świadków. A więc proszę o przyjście, bo jeżeli Państwo się nie dostaną na salę, bo ja cały czas się odwołuję od tego, na tej sprawie jestem przedstawicielem społecznym, którego sędzia Małgorzata Rokosz nie dopuszcza do głosu, a ja zgodnie z prawem obowiązującym mam prawo zabierać głos. To prawo mi jest odbierane i grożą mi w każdej chwili, że mnie policja usunie z sali sądowej, gdzie nie mogę wypełniać swoich obowiązków. Więc albo będziemy na sali sądowej, bo ja apeluję o to, żeby tą sędzię Małgorzatę Rokosz odsunąć od prowadzenia sprawy, albo będziemy przed sądem czy w sądzie i będziemy tam manifestować
przeciw bezprawiu, bo chcemy mieć sprawiedliwe sądy, sprawiedliwe i uczciwe. A tego nie ma. Dlatego zachęcam. Sala B29, godzina 9:30 rozpoczyna się sprawa. Bardzo proszę i zachęcam wszystkich do przyjścia. Sądy, Państwo wszyscy wiedzą, to jest przynajmniej ci z Krakowa, ulica przy rondzie 7, czyli zaraz blisko ronda Mogielskiego. Ulica przy rondzie 7, tam są wszystkie sądy. Sala B29, godzina 9:30 w najbliższy czwartek. Dziękuję. Przyjdziemy! 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 Proszę Państwa, i to jest jeden z licznych przykładów tego, jak te złogi głęboko zakorzenione są w świadomości części społeczeństwa. Takich sędziów po prostu trzeba odsuwać, bo ich zmienić się już nie da. Bardzo proszę zajść. Kochanie, sekundkę, a teraz na koniec bardzo dobrą, radosną, radosną wiadomość. Za 12 dni, 22 października w katedrze Wawelskiej o 10 z rąk nuncjusza apostolskiego nas arcybiskup Marek Jędraszewski przyjmie paliusz kardynalski, zostanie kardynałem, a kiedyś prymasem Polski. Dobrze, witam Państwa. Chciałem jeszcze przypomnieć o takiej rocznicy. Za 3 dni obchodzimy 35. rocznicę zabójstwa Bogdana Włosika. Także reprezentuję tutaj kiedyś młodzież Nowej Huty, Federacji Młodzieży Walczącej i chciałem zaprosić Państwa, kto by mógł, to na Fatimę. Kto nie będzie mógł, to po Fatimie. Wiadomo, że Fatima troszeczkę dłużej trwa, także kto może, to bardzo proszę o pojawienie się pod pomnikiem zabójstwa Bogdana Włosika, bo od parunastu lat, przykra sprawa, ale muszę to powiedzieć, przychodzi parę osób, także tak jakbym zapomniał o Bogdanie Włosiku. Także jeszcze raz bardzo bym prosił, jakby ktoś mógł, kto może, to na Fatimę, po Fatimie, jak zawsze co roku pod pomnikiem robimy taką demonstrację. No teraz jest 35. rocznica taka okrągła, także chcemy coś takiego zrobić bardziej, tylko potrzebni są ludzie. No. Jest bardzo przykra sprawa, bo już ojciec już Bogdana Włosika nie żyje, przychodzi sama mama, ciocia, no i jeden poczet sztandarowy co roku. I tak parę osób, w sumie to 7, góra 6, 8. Także bardzo proszę, jakby kto mógł, to jest 13 października, godzina 18, Fatima, za 3 dni. Także pasuj pamiętać o Bogdanie, bo zginął za Solidarność. Tak wygląda, jakbyśmy o nim zapominali. No. Także dziękuję bardzo i bardzo zapraszam. Pragnę bardzo serdecznie podziękować za uczestnictwo w dzisiejszej mszy świętej, marszu pamięci i tym naszym zgromadzeniu i jak zwykle zaprosić na kolejne, czyli 10 listopada, przypomnę, 16:30 za miesiąc. Hymn. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski.